Warszawa realizuje największą w Polsce inwestycję w komunikację miejską. Kolej podziemna ma już 36 km i 34 stacje. W tej chwili budujemy drugą linię metra, pracę zakończymy do 2023 roku. W mojej kadencji oddaliśmy już mieszkańcom do użytku 6 nowych stacji na Pradze Północ, Targówku i na Woli. Setki tysięcy warszawiaków codziennie korzysta już ze stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka, Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Niedawno wmurowałem kamień węgielny pod budowę kolejnych stacji na zachodnim odcinku Ulrychów i Powstańców Śląskich na Bemowie. W kolejnym etapie druga linia metra wydłuży się o dodatkowe 4 km ze stacjami Lazurowa, Chrzanów, Karolin. Na zachodnim krańcu linii powstanie też nowa stacja techniczno-postojowa. Z kolei po praskiej stronie metro wydłuży się o 3 kolejne stacje – Zacisze, Kondratowicza i Brudno. Ale to jeszcze nie koniec. Zaczynamy trzecią linię metra. Pierwszy etap przygotowań już za nami. Trzecia linia metra powinna mieć 5 nowych stacji – Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Gocław. Taki układ zapewni najbardziej optymalną trasę metra dla prawie 180 tysięcy mieszkańców Pragi Południe. Do końca grudnia 2020 roku warszawskie metro powinno być gotowe do rozpisania przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie trzeciej linii metra. Spełniamy obietnicę.